Mamy liczbę 35, co oznacza 3 dziesiątki, bo mamy cyfrę 3 na pozycji dziesiątek. Tu mamy pokazane te 3 dziesiątki i mamy piątkę na pozycji jedności. To jest kolumna jedności i widzimy je tutaj pokazane jako 5 jedności. Czyli 35 to to samo co 3 dziesiątki i 5 jedności. 3 dziesiątki i 5 jedności. W tym filmie odejmiemy 8 od 35. I zachęcam Was do zatrzymania filmu i zastanowienia się, ile to jest 35 minus 8. No to pomyślmy. Mamy 5 jedności i chcemy odjąć od nich 8 jedności. Trochę trudno zabrać stąd 8, skoro jest tutaj tylko 5. Możemy zabrać wszystkie te 5 i wtedy skończą nam się jedności. Jak więc od 5 odjąć 8? Przyda nam się pomysł nazywany pożyczaniem. Jedności mamy w sumie więcej niż tylko te 5. W sumie mamy 35 jedności. Tu mamy 3 grupy po 10 i oprócz tego mamy jeszcze 5. Co by było, gdybyśmy wzięli jedną z tych grup 10 kwadratowych i przenieśli ją do kolumny jedności? Powiedzmy, że weźmiemy tę grupę, tę grupę 10 kwadratów i zamiast w kolumnie dziesiątek umieścimy ją w kolumnie jedności. Jedna dziesiątka to to samo co 10 jedności. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zapiszmy to, co się tutaj stało. Tutaj zamiast 3 mamy teraz dwie dziesiątki, a tutaj 5 dodać nowe 10, które wzięliśmy z kolumny dziesiątek. To razem 15. Mamy teraz 15 jedności. I teraz możemy od naszych 15 jedności spokojnie odjąć 8, bez strachu, że nam się w czasie odejmowania skończą jedności. No to zabieramy. Te 8 jedności: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ile nam po odejmowaniu zostało? Zostały 2 dziesiątki i ile jedności? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedności. Jak wykonać takie odejmowanie bez tego całego rysowania? Mamy 3 dziesiątki i 5 jedności. Jedną dziesiątkę pożyczyliśmy z kolumny dziesiątek, więc zostały nam w kolumnie dziesiątek dwie dziesiątki. Tę jedną dziesiątkę dorzuciliśmy do kolumny jedności, w której razem z tymi pięcioma mamy 15 jedności. I teraz odejmujemy 15 jedności odjąć 8 jedności. To się równa 7 jedności. Widzimy to też tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli po odejmowaniu mamy 7 jedności. A w kolumnie dziesiątek mamy dwie dziesiątki, dwie dziesiątki i siedem jedności, czyli dwadzieścia.